Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale WavePC. Ostatnio pod filmem z naprawa, właściwie gdzie pokazywałem wam jak zrobić próbę zwarciową, pytaliście mnie o to cudo. Delta Discovery L, czyli mikroskop, który używamy w serwisie. My w serwisie mamy dwa takie, tu jest jeden, tam jest drugi i oprócz tego jeszcze ten mikroskop cyfrowy. Nie będzie to recenzja, nie wiem, vlog, nazwijcie to w zasadzie jak chcecie, pokażę wam w jakim wyposażeniu ten mikroskop przychodzi, w jakiej konfiguracji i co z nim można zrobić. Zapraszam. Delta Optical Discovery L z pełnym wyposażeniem. W samym zestawie, jak do nas przychodzi, znajdziemy przewód zasilający, zasilanie jest do podświetlenia, o tym za chwilę, plus dodatkowe akcesoria, te niezbędne. Po pierwsze, takie nakładane gumowe tutaj na same soczewki, na te muszle okularów elementy, plus właśnie okulary i tutaj mamy dwa tak naprawdę komplety. Jeden, który jest założony z 10-krotnym powiększeniem, 10 razy dokładnie, FI20, oraz drugi, który jest opcjonalny i tu jest powiększenie 20-krotne. Oprócz tego mamy jeszcze soczewki tutaj dolne. To jest oczywiście mikroskop stereoskopowy. Ja nie wiem, czy ja to fachowo nazywam. Sorry za błędy, jeżeli tak, bo ja specjalistą od tego nie jestem. Jedno jako 0,5 razy. Nie wiem, czy to też o powiększenie chodzi, czy mnożnik. W każdym razie z tym mamy mniejsze powiększenie niż z 1 razy. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, waga, jaka tam krotność tego powiększenia jest, to szczegóły znajdziecie sobie na stronie sklepu albo stronie producenta mikroskopu. Ja link wrzucę wam do opisu, żebyście wiedzieli, z czym to się je. Oczywiście mikroskop na początku musimy zamontować. Te okulary z tym powiększeniem 10 razy są już zainstalowane. Te możemy sobie zainstalować opcjonalnie, no i zawsze sobie wybieramy którąś nakładkę. Ja najczęściej korzystam z tych najmniejszych powiększeń, czyli tu mam 10 razy, a tu jest 0,5, bo po prostu mi jest w ten sposób najwygodniej, nie potrzebuję aż tak wielkiego powiększenia. No i musimy potem sobie jeszcze całość zmontować. Ja wymienię baterię w kamerze, bo widzę, że się wyczerpuje i lecimy dalej. Mamy podstawę, do której jest przytwierdzona tutaj jeden z elementów, na którym ramię opieramy. To jest cały statyw generalnie. W przypadku innych modeli Delta Optical, niekoniecznie model właśnie Discovery L, mamy te statywy dużo lepsze, regulowane w szerokim zakresie, ale za tym idzie cena, o tym za chwilę. I tutaj bodajże nie możemy go wymienić, tam chyba F3 czy coś takiego, jest taki fajny regulowany statywik, gdzie mamy o wiele szerszy zakres pora roboczego bez konieczności ruszania samej podstawy. Tutaj bodajże z uwagi właśnie na mocowanie chyba, podkreślę, takiej możliwości nie ma jeszcze, co do tego nie jestem pewny. Tu jest coś, nie wiem, do czego jest ta podkładka, czy to jest jakiś dodatkowy ogranicznik, czy nie, ponieważ pierwszy taki podstawowy ogranicznik mamy regulowany. Oczywiście ustawiamy sobie wysokość, poniżej której nam ten mikroskop, powiedzmy sobie, nie zjedzie, czy nie spadnie, jak go gdzieś tam będziemy poruszali. Jeżeli tak to zostawimy, no to możemy sobie oczywiście nim tutaj w pewnym zakresie regulować. A propos stabilności samej podstawy, ta jest dość dobra. W przypadku takiego standardowego ustawienia nie ma problemu, natomiast w przypadku ustawienia na bok, góra tu już nam niestety przeważa, więc żeby sobie tutaj zwiększyć na przykład ten zakres pola roboczego, to sobie nie ustawimy. Jeżeli chodzi o tył, to jest dokładnie to samo, także musi być albo tu gdzieś tam pod jakimś kątem i to też nie za dużym, albo właśnie typowo do przodu, no chyba, że jakoś tam podstawę dociążymy. Jeżeli chodzi o kwestię doświetlenia, to właśnie po to jest ten przewód zasilający. Tutaj mamy pojedynczą lampkę
LED-ową i tym sobie doświetlamy pole robocze. W przypadku lepszych, droższych mikroskopów te lampki często gdzieś tam są dwie. Dzięki temu sobie potem cienia nie robimy i gdzieś tam lepiej to widać. Natomiast powiem Wam szczerze, że mi to na chwilę obecną nie robi żadnej różnicy. Moment, telefonik. Więc jeżeli chodzi o kwestię doświetlenia, wydaje mi się, że to jest też kwestia pewnie przyzwyczajenia. Są lepsze, droższe konstrukcje, natomiast mi osobiście ta jedna lampeczka, tym bardziej, że to jest na elastycznym, fajnym, sztywnym połączeniu w zupełności wystarcza. Co do możliwości regulacji tego mikroskopu, jeżeli chodzi o jego ustawienie, to tutaj mamy śruby, które jak poluźnimy, możemy sobie to całe ramię obrócić, żeby tutaj spróbować innych ustawień, wygodniejszych być może dla kogoś tego mikroskopu, na przykład przekręcić to o jakieś tam 90 stopni i tak, żeby można było sobie troszeczkę go zagiąć w którąś ze stron. A propos samego ramienia, to tu mamy taką blokadę i możemy sobie, widzicie, to ramię regulować i oczywiście w dowolnej pozycji możemy sobie to zamknąć, sobie nie w tą stronę kręcę. O, jeżeli to obrócimy, no to mamy gdzieś tam możliwości jednak dostosowania troszeczkę szerszego tego ramienia. Ja używam tego, powiem Wam szczerze, tylko i wyłącznie do tego, żeby jeżeli mam tutaj mikroskop i go nie potrzebuję, bo nie zawsze jest potrzebny, to żeby to ramię podnieść, żeby to ramię schować, żeby mi nie przeszkadzało, żeby miał więcej miejsca. No i oczywiście mamy tutaj również możliwość regulacji położenia samego mikroskopu, która jest niezbędna do ustawienia ostrości. I jak chodzi o ustawianie ostrości, to w zależności od tego, który okular mamy i ten dolny pierdalnik założony, no to sobie musimy to albo obniżyć, albo podwyższyć. Nie ma tutaj jakiegoś złotej metody bez ruszania samym mikroskopem i te regulacje są dwie. Pierwsza jest na lewym okularze i tutaj sobie dostosowujemy, jeżeli mam jakąś na przykład wadę wzroku czy coś takiego. Ja mam bardzo dużą wadę wzroku, więc mi to jest absolutnie do życia niezbędne. Najpierw sobie przymykam oko, dostosowuję sobie ostrość i dopiero potem dostosowuję ostrość całości poprzez właśnie ruszanie tymi pokrętłami i one są, zwróćcie uwagę, z obu stron. Nie? Także tak jak Wam jest wygodnie, to sobie to możecie dostosować. Ja teraz wezmę, słuchajcie, może z tą podkładką, tak jak to mam, jakąś płytę, mamy tu jakąś padakę z demontażu. To jest standardowy zestaw, jaki ja używam. Tutaj możemy sobie doświetlić bez tam dodatkowego światła. Ustawimy sobie gdzieś tam, żeby cokolwiek było widać. A, no i oczywiście tutaj też to nam się, zaraz Wam pokażę, zjeżdża tak, żebyśmy do naszego rozstawu mogli sobie to ze spokojem dostosować tutaj. Ale trafiłem, nawet nie muszę nic, jak chodzi o ostrość, robić. Spróbuję Wam kamerą pokazać mniej więcej, jak ten obraz, jak ta ostrość tak naprawdę wygląda, bo niestety to jest jedna z wad tego mikroskopu. Tutaj nie możemy sobie dołożyć do toru optycznego jakiegoś aparatu, coś takiego do przechwytywania obrazu. I z tego, co widziałem, to można okular zastąpić taką przejściówką właśnie na aparat, ale w tym momencie, raz, że tracimy tą stereoskopię, to dwa, tak jakoś na jedno oko gdzieś tam musimy się lampić. Tak to mniej więcej wygląda. Ja wiem, że to jest pewnie najbardziej amatorski test mikroskopu, jaki w życiu widzieliście, ale jest najlepsza, moim zdaniem, dla mnie sposób, żeby Wam to pokazać, jak to wygląda mniej więcej realnie. Także jest naprawdę ostro. Jest bardzo wygodnie. Nie rozstajemy się z takim bliższym widokiem, bo teraz jeszcze najważniejsza dla wielu rzecz, czyli przestrzeń robocza, jaką tutaj mamy. Jeszcze raz sprawdzę sobie tylko ustawienie ostrości. Jest ok. I teraz tak jak tutaj mam jeszcze dodatkową podkładkę, płyta główna, to przy tym powiększeniu 0,5 to jest około 20 cm. Nawet jest bardzo ładne, 20 cm. Więc tej przestrzeni mi osobiście nie brakuje, nie ma problemu, żeby operować tutaj kolbą z Hot Airem. Zobaczcie, ile jest miejsca, czy po prostu normalną lutownicą kolbową, żeby cokolwiek zrobić na płycie. Jeżeli chodzi o materiały, z których jest to wszystko wykonane, no to w większości to jest stal, soczewki są szklane, więc wiadomo, w przypadku dużych temperatur nic nam się tu, nie wiem, nie potopi, nie wygnie i tak dalej. Co jeszcze z takich czysto użytkowych spraw, jak chodzi o ten mikroskop? Ten ma coś chyba koło 2 lat, coś takiego będzie miał jakoś. Żadnych śladów tak po prawdzie użytkowania na nim nie widać, poza tym, że jest trochę przybrudzony, no to jak nowy, wystarczy szmatka, alkohol i go przetrzeć i gitara.
Co jakiś czas, wiadomo, no, trzeba soczewki przecierać. Ja nie używam za dużo kombinacji. Tych 20 razy okularów jeszcze ani razu nie użyłem. Po prostu nie miałem nigdy takiej potrzeby. To i tyle, no. Jeżeli chcielibyście coś wiedzieć jeszcze odnośnie tego mikroskopu, to dajcie znać w komentarzach. A teraz co do ceny, bo ta z pewnością będzie dla wielu decydująca. Była również dla mnie przy zakupie tak naprawdę drugiego już takiego mikroskopu, bo ja nie będę ukrywał, że wszystko, co tu jest w serwisie, to nie jest żaden kredyt, to nie są żadne dotacje, tylko to jest sprzęt, na który po prostu najpierw zarobiliśmy i za zarobione pieniądze go kupiliśmy, za zaoszczędzone pieniądze, dzięki tutaj naszej pracy, więc każde 100 zł tak naprawdę miało duże znaczenie, również przy wyborze mikroskopu. Na mikroskopie stereoskopowym pracuje się dużo wygodniej niż na mikroskopie, który stereoskopowy nie jest. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię ceny, to jest 1200 chyba z hakiem, jak dobrze pamiętam, na chwilę obecną. Natomiast Delta Optical Discovery L jest dostępny w kilku sklepach, dlatego ja Wam wrzucę link do ceny na dole i tam sobie możecie sprawdzić, możecie sobie kupić, gdzie po prostu będzie taniej. Całość przychodzi dość dobrze zabezpieczona, styropiany, więc raczej nic się uszkodzić tutaj nie powinno. Z gwarancji nie miałem okazji korzystać, no co tu się może zepsuć ewentualnie, to podświetlenie, a to bym sobie sam naprawił. I to tyle. Wydaje mi się, że jako taki mikroskop podstawowy, mikroskop stereoskopowy do serwisu, to w tej cenie chyba lepszej opcji nie ma. Ma on oczywiście swoje wady, o których Wam wcześniej wspomniałem, czyli ograniczenie regulacji samego ramienia, że to nie jest takie dosyć uniwersalne, nie mamy tego dużego pola roboczego, jakaś tam regulacja jest, ale nie za wielka i nie podepniemy tutaj bez problemu żadnego aparatu, dlatego tego cyfrowego się też nie pozbywamy. Natomiast no, w tej cenie to jest naprawdę świetny obraz, świetny mikroskop. I powiem Wam, że chyba sobie za chwilę przełożę te okulary, żeby chociaż raz w życiu zobaczyć, jakie to powiększenie maksymalne jest w tym mikroskopie. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli film się podobał, to kciuk w górę. Trzymajcie się. Cześć. Hej.